Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 13 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Metro 2033 Redux. Na samym starcie, moi drodzy, zaznaczę, że zostały nam dwa poziomy do końca gry D6 oraz cały rozdział 7, który jest jednym długim poziomem, dlatego, moi drodzy, dostaniecie również dzisiaj finał tej serii o godzinie 21, a teraz już wzdłubmy sobie grę i przejdźmy poziom D6. Kurde, jest naprawdę problem z tą amunicją, trochę się cykam, jeśli o to chodzi. Dobra, możemy sobie tu ewentualnie pochodzić, może jakąś notkę znajdziemy? A ja mam maskę. Nie wiem, no notki żadnej nie ma. Ullman, rozumiem, dalej kieruje tym naszym wagonem. Ale to jest dziwne, że ten wagon w ogóle działa, nie? To jest najlepsze. Niezły hit, trzeba przyznać, tu coś mogę nacisnąć. O, a tu była notatka, no właśnie. D6, wpis pierwszy. Zbliżaliśmy się do D6. Ciężko uwierzyć, że znaleźliśmy legendarne centrum dowodzenia. Ale czy warto było poświęcać tyle ludzkich istnień? Wkrótce mieliśmy poznać odpowiedź. I zobaczcie, że do D6 są aż 4 wpisy. A nie, czekajcie, co? A to nie ten wpis w ogóle, co to był za wpis? Nie, to... czekajcie. Moment, nie, to był glitch jakiś, tu jest wpis D6. To niewiarygodne, ale mechanizmy i instalacje w tych od dawna opuszczonych galeriach zachowały się o wiele lepiej niż w zasiedlonych partiach metra. Po dziesiątkach lat bez ruchu ten szynowóz rozwarł dzisiaj swoje drzwi. Dał się uruchomić i zawiózł nas płynnie do celu, jakby go serwizowano dzień wcześniej. Upływ czasu kruszy i metal i kamień, człowieka i jego dzieło, ale nasi ojcowie umieli budować. Owoce pracy ich rąk będą tutaj obecne jeszcze przez tysiące lat, jeśli tylko nie zniszczy ich własne potomstwo. I zwróćcie, moi drodzy, właśnie uwagę, że w D6 mamy aż 4 wpisy, także poziom będzie naprawdę długi. Okej, musimy filtr wymienić. Matko, jak tu ciemno jest. Czekajcie, może sobie włączę noktowizję. Dobra. No, spoko, młynarz, spoko. Vladimir, stay here and cover our asses. You never know what's coming. Artyom, come with me. No dobra, tam w sumie niby jest jakaś pseudowinda, ale chyba wolałbym tym nie zjeżdżać, bo faktycznie 20 lat braku konserwacji tego wszystkiego, no to ta winda pewnie mogła spaść na dół. Mogłaby spaść na dół i tyle by było. Uwielbiam ten detal przecierania maski, nie wiem czemu, ale jest to tak dobre, tak klimatyczne, że normalnie czasami aż nawet jak nie muszę, to sobie to wciskam, bo naprawdę detal jest przezajebisty moim zdaniem. Coś tu leży może ciekawego? Mamy ojojoj, mało filtrów mamy. Tylko na 13 minut, to nie jest dużo. To wiecie co, w takim razie bym tu wszystko lutował dokładnie. Bo może być problem. Zaraz pójdziemy za młynarzem, tylko jeszcze się tu porozglądam, ale nie, no chyba nic tu w sumie nie ma, jak tak na szybko patrzę. Młynarz? Młynarz! Kurde, gdzie on polas? Młynarz! Miller! No, I imagined everything just as it is. There's something about these objects. They're Soviet soul. But you wouldn't know about that. No my niestety mieszkaliśmy już w metrze, w sensie Artem, więc no raczej nie zrozumiemy tego, o czym młynarz mówi. It says here on the top there's an air filtering system for emergencies. These systems were built to last, so there's a good chance it still works. No uwielbiam ten detal. Sorry, że ja to tak klikam z tą maską, ale naprawdę. Ej, no znowu muszę filtr wymieniać? Bez przesady. Chyba jakieś takie giga skażone powietrze tu jest. Kurde, niby nie lutowałem tam nic, ale tak z drugiej strony wolę chyba iść za młynarzem, bo wiecie jak te skrypty w metrze, nie? To się lubi naprawdę zacinać. Dlatego już wolę się naprawdę jego trzymać tak dosyć... tak przy samej dupie. Mamy tu coś? Nie otworzę nic chyba. Zamknięte, zamknięte. Nothing good, blin. We gave these machines too much credit. All these mechanisms have to be fixed by hand. Artyom, there's an auxiliary startup system. Go upstairs to that ledge. I'll tell you what to do when you get there. No dobrze, zobaczmy jeszcze naszego notatnika. Przewróć zasilanie instalacji wentylacyjnej. No dobra, to lecimy w takim razie. Już nie mogę się doczekać końca tej gry, powiem wam szczerze, bo przede wszystkim giga mnie ciekawi, czy uda nam się uzyskać dobre zakończenie, bo ja osobiście jak przechodziłem grę pierwszy raz, to mi się nie udało i się tak zastanawiam, czy...
czy nam to siądzie. No dobra, no podniosłem, ale to jest... Nie mogę tego wcisnąć, nie wiem czemu. Dobra, może idźmy dalej. Czekajcie. Tu mamy drugie, a czemu ja tego wcisnąć nie mogę? To jest pierwsze w ogóle? No tak. Czemu nie mogę tego... Nie wiem. No zobacz, nie mam w ogóle przycisku interakcji. Jedyne co mogę zrobić, to odkryć te pokrywy. Chyba, że to w jakiejś kolejności trzeba zrobić? Już sam nie wiem. Ale... Moment, moment, moment! Bo mnie tam nie ma. Dobra, rozumiem, okej, czyli w kolejności odpowiedni. Dobra. No już, już chciałem biec wcisnąć czwarty, dobra. Okej, czyli młynarz najpierw musiał nam ten... Okej. Dobra, musimy jeszcze filtr szybko wymienić, bo lipa będzie. No, kurde, prawie mi się przejście zawaliło. No dobra, także chyba włączyliśmy światło, jak rozumiem, tak? Także możemy stąd zwijać. Aj! I oni tam tą platformę włączyli, okej. Yeah, cool! Just like in old Hollywood movies about Soviet Union. No, działa. What's up? We almost fell off! All good! Artyom, let's move out. Enough playing with the equipment. No dobra, dobra. Okej, okay, czyli to D6 faktycznie no w miarę jakoś się trzyma, jakoś to żyje. Nie jest tak najgorzej, no ale czy to nam wystarczy, żeby rozwalić tych ciemnych, no to jeszcze zobaczymy. Kurde, młynarz jeszcze wolniej idź, no. Artem, ty normalnie za szybko biegasz, zbyt energiczny jesteś. No dobra, no to jedziemy. Najgorzej mnie wkurza to, znaczy najbardziej mnie wkurza to, że mamy tak mało amunicji. No dobra, no to zjeżdżamy. Kurde, przenikam przez młynarza, do nie. Trochę nieklimatycznie. Something feels very wrong in there. Zobaczcie, jest jakiś dziwny pierd z gry. Nie wiem, co się stało z dźwiękiem. Kurde, nie mam tej amunicji. Nie, 6 naboi, 4. To nieźle. Mamy naprawdę przerąbane z tą amunicją. Ale pamiętam, że właśnie w tych końcowych etapach no był problem. No i co? To tyle? Ullman, go left! Professor to the right! Artyom, cover me! Dobra, dobra. If the plans are correct, we need to go there. But how can we open this gate, huh? Any ideas, Artyom? No ale co ja? Czemu zawsze ja? Może wy byście coś raz wymyślili, panowie, co? A, co my tu możemy zdziałać? No bo tędy nic nie zrobię, tu nic nie kliknę. No dobra, to może chodźmy w lewo. Nie wiem. What if... Tutaj coś? Tu ma... O, dużo filtrów, nice. Nie wiem, no tutaj jakby nic nie zrobię, tu się ptak zesrał, interesujące. Ale... no, co tu kliknąć w zasadzie? No, okej. Czyżby działało? Nie wiem, czy mieć tę noktowizję na sobie, czy nie. Panowie w sumie latarek nie zapalają, więc... Opa! Ullman, let's go! No, przecisnęło się, super, dobra, także mam przejście. Kurde, ale panowie z karabinami tak profesjonalnie, z jakimś kurde śmiesznym pistolecikiem, no. Chociaż może z drugiej strony nie doceniam tego rewolweru. O! Now quiet. Lepsza maska. Come on. Jest amunicja. Poczekajcie. O, ile ammo. Bo tu mamy jakiś chyba... to jest chyba jakiś lepszy karabin, mam wrażenie. Ja go sobie wezmę, przetestujemy go, niech będzie. Ullman, hold the door. Vladimir, that's your field. What do you need? O, naboje do shotguna. Instruction A124, page 3. Panel DS-22. Alright, there it is. Superb memory, Vladimir. I always said the army was a worthwhile institution.
All the training finally paid off. It's working. Now that's hardware. Excellent. First, died. Second, destroyed. Third, fourth, fifth, eighth, ten. Jokey-pokey, that just cannot be. Here's one. Now I'll get all the info. What the hell? What happened? Battery backup depleted. What about manpower? Well, it looks like the reactor is deactivated. We won't be able to start it from here. We need to start the reactor manually at the lowest level. From the schematic, it's not that difficult. Almost everything is automated. Hey, stop laughing! How do we go down? Well, there's a lift just one level down, but there's a slight problem. To power it up, we need to switch off everything, even emergency lighting. Then there is no other choice. Do it. Thanks, Volodya. Stay here and watch the readings. We'll be fast. Artyom, Olman, follow me! Ja bym tu w sumie zostawił jednego z nas, Ulmana na przykład, no ale dobra. W sumie nie wiadomo, co tu się wydarzy. Uda się do sterowni reaktora, no dobra. A z jednej strony jest spokojnie, nie? Ale tak z drugiej strony bym nie zostawił tu nikogo samego. No właśnie, co to za jakieś kurde... Zaczyna się. Here come the sons of the apocalypse. Olman, change of plans. You stay with Vladimir and defend this position. If anything happens, I will send Artyom. Good luck to us all! Dobra, także dobra, młynarz widzę myśli. Dobrze, dobrze, dobrze. Właśnie lepiej tu nikogo samego nie zostawić, zwłaszcza Władimira, który no przy kąpie jednak siedzi i się na tym skupia. Jakby coś go zaatakowało, no to nie miałby nawet szans na obronę tak naprawdę. Dobra, a my rozumiem, zjeżdżamy na niższy level, tak? Kurde, ciemnia, straszna. Zapamy ten noktowizor. A, maskę, dobra. Już zakładam. Dobra, jak tam? Zjeżdżamy? No powoli zjeżdżamy. O kurde, co to jest na tym dnie? Ja pierdzielę. Oho, licznik Geigera skacze. Jak porąbany. Powiem wam, że kiedyś jak byłem... Są muszę ładować baterie? Powiem wam, że kiedyś jak byłem mniejszy i słyszałem ten taki, wiecie, dźwięk tego licznika Geigera, to nie miałem pojęcia, co to jest i myślałem, że jakaś, że mi się dźwięk psuje w grze. The lift is over there, but the door is locked. Okay, we'll have to go around. Advance safety. No młynarz spoko, tylko kurde, ile tu, nie, ile tu jest promieniowania, ten, mówię, ten licznik Geigera naprawdę skacze jak porąbany. Oho, wylatują te dupstwa zaś. Nie, no już po nabojach. Może ja wezmę pistolet? Może na nie się bardziej to przyda? No w sumie na dwa strzały padają, także jest dobrze. W ogóle mnie to trochę bawi, że mamy tłumik do rewolwera. To tak wiecie. Raczej na rewolwer takich praktyk się nie stosuje. Kurde, nie trafiłem, no jaja sobie robicie. A co ty się drzesz, młynarz? Przecież widzę, że tu jesteś. Oho, plecy chyba. Dokładnie tak. Dobra, w sumie widzę, jak wy... Matko, ale raź ta latarka młynarza, ale w sumie widzę, że jak wycelujemy, to nie jest tak najgorzej. Plecy? Ja, zaś te plecy. Na dwa strzały padają, czasami na strzały. Co jest, co jest, co jest, co jest? Który mnie bije? Dobra. Przeładujmy. Co my tu jeszcze mamy? Gdzie w ogóle muszę iść? Bo dalej już chyba nie zejdziemy, co? To jest już jakby ten wagonik i tyle. O, notka. Zobaczmy. D6, wpis trzeci. Czym są te istoty? I czy można je tak nazywać? Czy same z siebie zrodziły się wśród ruin Starego Świata? Czy ktoś je powołał do życia? Nie mają sobie nic naturalnego. Są zmutowane pod każdym względem. Trzeba je wyeliminować, zanim one zrobią to z nami. Tak samo jak cienie. Albo ten świat powróci w nasze ręce, albo stworzenia, które znalazły się tu teraz, wytępią nas co do jednego i będą same kontynuowały historię ewolucji, nam pozostawiając rolę nieistotnego przepisu na jednej z kart. Nie mamy wyboru. Ogniem i mieczem musimy odzyskać prawo do spuścizny naszych przodków. Zajmiemy należne nam miejsce i wygramy tę ostatnią bitwę. Albo zginiemy. No dobrze, tylko pytanie, bo skoro rozumiem, że to jest notka, to ja chyba tędy mam nie iść. No to pytanie w takim razie, chciałem w ogóle połączyć jednocześnie słowa pytanie i młynarz, ale... Chciałem właściwie... The fuck? We are those who are called the Invisible Ones.
Czy to się Ullman zgrywa? Ullman, stop screwing around. Wiedział. I have activated the loudspeaker. I have the signal from the lip switchboard on my console. I'll switch it on. Let's ride. Invisible watch. How can you believe in that crap after all this? No dobra, no to panowie włączajcie tą windę. Na szczęście nic tam się z nimi nie dzieje. There will be a main reactor in the center, left of the control room. A lift goes down to the ground floor, and you will have to take the stairs up. Activate the switchboard by the means of the large lever. I will tell you what to do next. Oh my god. What the fuck? What do we do now, huh? Yeah, that's so tu jest. If only you could see that. Okay, get ready, Artyom. Wielkie lepiące się gówno dosłownie. Ja pierdzielę. No co ty, młynarz, nie powiesz, to może ruszmy dupę. A nie idziesz z prędkością... nie wiem czego. Dobra, niech on rozwala te gluty. No w sumie młynarz ma nieskończoną ilość amunicji, więc... oho, co jest? Tak stoi tak blisko, to już ja rozwalę. Nie wiem, to co tu się odwala, to kurde, o kij tu chodzi z tym wszystkim, o filtry super. No to promieniowanie naprawdę nieźle podziałało. Młynarz, idziesz! Dobra, idziemy po drabinie. Okej, okay, wymienimy sobie filtry. Właściwie filtr jeden. Here's the staircase. Artyom, I won't lie to you. I'm afraid now. No ja też, młynarz, no patrz co tu się dzieje, no ale chodź, no to nie ma wyjścia teraz, już musimy tutaj coś się podziałać. Jakieś szafeczki. O, lepsza maska. No powiem ci, to twoje szybko. Młynarz, to naprawdę. Starzejesz się. Zaj zamknięte. Ja pierdzie... nie no, okropnie to wygląda, no zobaczcie na to. Colonel, the system is automated. Just enter the command. Sure. Easier said than done. Never thought I'd be in such a mess. Okay. Reactor starter. 1, 2, 3, 4. Looks simple. They built it so even a fool could use it. Just pray to God it works. Colonel, it's all good. She's at 1/4 power. We need a full charge. Keep it going. It's short, Padiri. Oh well, we won't do any better than that. Let's go, second! Whoa, whoa, whoa! What the hell was that? Now this shit is fighting back! This gets worse every minute. Look. No jak to wybuchnie, to będziemy mieć naprawdę przesrane. That manual activation system, hydraulics, sure. Artyom! You won't believe what you have to do now. Can you see the crane on the ceiling? Get to the cabin. It's a backup activation system with a capture mechanism which will help us lift the rods. Try to get there while I distract our friend. Okay, let's move. It's now! No dobra. No to lecimy. Jeszcze zobaczmy sobie wpis. Dostanę się do sterowni reaktora i ręcznie podnieść prętę, żeby przywrócić zasilanie. No dobra. No to lećmy, nie marnujmy czasu. Coś tu mogę pozbierać ewentualnie. Okej, kolejny filtr. Łe, co jest? I ten shit mnie atakuje, no. Kurde. Co za gnojek, no. Czekajcie. Włączę sobie noktowizję, bo tu nic nie widzę. No rozumiem, że... a, to jest drabina, dobra. Nie, na wymienianie filtrów, apteczki, kurde. Ja pierdzielę, prawie się zabiłem. Co za imbecyl, jeszcze raz do góry. Artyom, wszedłeś tu? Dobra. Nie wiem, coś z tym mam zrobić? Chyba tak, czekajcie. Jeszcze zobaczmy, czy coś tu mamy niekoniecznie. Dobra, wejdźmy. Dźwigiem poruszasz za pomocą klawiszy WSAID. No dobra. Aha, i rozumiesz, te pręty będę musiał... dobra, dobra, czaj, czaj. Za pomocą LPMPP możesz sterować ramieniem dźwigu. No szkoda, że ja tego ramienia nie widzę, a mogę kamerą luźno obracać, dobra? Contact zone reached. Okej.
rozumiem, że ja to muszę wepchnąć tam do końca, tak? Attention. Road removal in progress. O kurde! Dobra, jedziemy do kolejnego. Może to podniosę trochę, żeby przejechać. Kurde, najgorzej, że te pręty są... Ja pierdzielę. Te pręty są centralnie w tych największych glutach takich. Wiecie, o co chodzi? W tym takim jakby respawnie? Dobra. Jeszcze jeden nam został. Może byśmy w młynarza przypadkiem nie walnęli. O kurde, cholerny glut! No przecież mi się zaraz rozpadnie ta kabina, no. Dawaj, Artem, szybciej, szybciej, czasu nie ma. Dobra. No, okej, jesteśmy chyba na miejscu, co? Udało się? Mamy to? Mamy to? Kurde! 100%. Rozumiem, że ja teraz muszę ten dźwig odstawić, tak? Gdzieś tam do tyłu. Dobra, odstawmy go tutaj. Dobra, i co teraz? Rozumiem, że muszę zejść. No chyba do młynarza się musimy wrócić, nie? Dobra, jest i zapisik elegancko. Okej, to wracamy do młynarza. Too bad we have lost the lift. I thank God that in the past everything was built in pairs. We should go this way for now. We'll come back here later and finish what we started. Just need to prepare better. Let's deal with your dark ones first. No dobra, gdzie my właściwie idziemy teraz? Chyba rozumiem, że wracamy do chłopaków, tak? O, notka, super. Zobaczmy. D6, wpis 4. Raz jeszcze udajemy się na powierzchnię, ale tym razem dobrze przygotowani. Ullman żartuje sobie, że ziemia drży od naszych kroków, ale ja chyba naprawdę wyczuwam jej drżenie. Po tym, co przeszliśmy, nikt i nic nas już nie zatrzyma. Wróg upadnie i zamieni się w popiół i pył, bo tak właśnie kończą nasi wrogowie. Jednego tylko nie rozumiem. Dlaczego cienie nie próbują nas powstrzymać? Czy zmierzamy prosto w zastawioną pułapkę? Stale dręczą mnie dziwaczne przeczucia, są coraz bardziej przykre i dojmujące. Dojmujące? Co to jest za słowo dojmujące? A nie dominujące, albo do... A nie wiem, whatever. Dobra, chłopaki, na szczęście nic im się nie stało, dobrze. Znaczy, do wieży... Ostan kino i ustaw system na prowadzeniu. Heritage, our future, how much power is here. Though this will be, will rule the earth once more. We won't have to live like rats. Yes, with sword and fire, we'll win back the sky and the sun. We'll climb out of the dirt, rebuild the cities. The metro tunnels will once again be filled with fast silver trains. Everything will be... No miejmy nadzieję, że młynarz tak będzie faktycznie. Dobra, dolecimy. The hell with your jokes. If you'd seen what lives down there. Okay. Let's keep it together. Artyom and I will go to Ostankino to correct the aim. You stay here and defend Vladimir. I won't guess our chances of making it, but try to reach our people and ask for backup near the tower. I'll be in contact. Order's clear? Good. Artyom, let's go. Good luck, guys. No, dzięki, Ullman, dzięki. No dobra, no to co? Zwijamy. No i zostajemy z młynarzem, a chłopaki będą próbować się jakoś kontaktować. Z resztą. Same old story, huh? You save the world while sitting waist deep in shit and nobody gives a damn. No, to tak typowo, nie? Miller and I left the train, then climbed up the tunnel to the Korolev Performance Hall. We were close to Ostankino Tower now. In the frozen streets, we joined the other Rangers in the furious battle that began my story.
Rozdział 7. Wieża. Młynarz i ja wysiedliśmy z pociągu i wspięliśmy się tunelem do sali koncertowej Korolewa. Wieża Ostankino była już niedaleko. Dołączyliśmy do innych stalkerów, którzy toczyli zażarty bój na pokrytych lodem ulicach. Wtedy właśnie rozpoczęła się moja opowieść. No i właśnie, moi drodzy. Te wszystkie flashbacki doprowadziły nas właśnie do tego miejsca. O właśnie. Ale tutaj na razie kończymy. Moi drodzy, generalnie tym ostatnim rozdziałem w grze zajmiemy się właśnie w ostatnim odcinku, ponieważ na ten rozdział 7 składa się właśnie jeden duży poziom wieża. Generalnie w tej oryginalnej wersji Metro bez Redux poziomów było jeszcze 4 do końca gry, ale twórcy w Reduxie połączyli je właśnie w jeden ciągły. Dlatego, moi drodzy, w następnym odcinku zabierzemy się właśnie za rozdział 7 i skończymy sobie grę. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się właśnie jeszcze dzisiaj o godzinie 21 w ostatnim odcinku z Metro 2033 Redux. Na razie!